trakcie prowadzenia tego archiwum obydwoje zawarli taką umowę i również została ona sporządzona na piśmie, gdzie po prostu umówili się, że to, które przeżyje, będzie się dalej zajmowało tym archiwum i zdecyduje, co zrobić z tym dalej. I ono jakby, ponieważ było właściwie, nie było własnością państwową w żaden sposób, podlegało też temu, że ja to, co odziedziczyłem po mamie, było to również to archiwum, ale z kolei znając jej wolę, żeby przekazać to Uniwersytetowi Opolskiemu, właściwie sprawa była jasna. Po śmierci mamy w 1998 roku nawiązałem kontakt z profesorem Nicieją, który był rektorem w tym czasie i ustaliliśmy, w jaki sposób to się odbędzie i technicznie nastąpiło to w ten sposób, że przyjechał samochód uniwersytecki, który odebrał to z naszego mieszkania na Placu Konstytucji, gdzie mama prowadziła to archiwum. Było tego bardzo dużo, był to taki busik mały, Nyska, był pełen. Natomiast część taka oficjalna odbyła się tutaj na Uniwersytecie i podpisaliśmy taki dokument stwierdzający właśnie, że jest to oficjalnie przekazane Uniwersytetowi zgodnie z wolą obydwojga. Nie mija ćwierćwiecze i do Opola trafiają kolejne niezwykle ważne, cenne dokumenty. Jak to się stało, że Pan do nich dotarł? Jaki to jest rodzaj dokumentów, który poszerzy tę niesamowitą bibliotekę? To właściwie z natury są to dwa rodzaje dokumentów. Troszkę te 20 lat, które dzielą tę pierwszą partię od tej drugiej, to trochę są związane też z moimi prywatnymi sprawami. Nie było aż tyle czasu, nie było możliwości, czy też może troszkę z mojej strony grzech zaniechania, że się tak za późno za to zabrałem, ale przeglądając już tak rzetelnie wszystkie te kartony, a było ich naprawdę dużo, po obydwoju rodzicach, zacząłem trafiać na dokumenty, które jednoznacznie były oznaczone albo właśnie ex librisem archiwum RODUA, albo z notatek wynikało, że te dokumenty stanowią taką integralną część, albo z natury swojej rzeczy, nawet jak nie były oznaczone. Wiele również pamiątek, które dotyczą już osobiście mojej mamy, są tak związane z jej działalnością, że trudno, żeby leżały gdzieś w domu, w jakiejś szufladzie. Te rzeczy powinny trafić do ludzi, którzy się tym interesują, powinny trafić do studentów, do ludzi, którzy coś piszą na ten temat, no i przede wszystkim do młodzieży, żeby w jakiś sposób odświeżała, czy też w ogóle zapoznawała się z tymi dziejami. W ten sposób udało się, myślałem, że to będą może 3-4 pudełka, udało się zgromadzić aż 8 pudełek z różnymi dokumentami, fotosami, notatkami. Jest też osobna grupa, to są dokumenty dotyczące senatora Osmańczyka. Są tam rękopisy, przygotowawcze rękopisy do jego przemówień sejmowych, do różnych wystąpień z poprawkami wielokrotnymi, niejednokrotnie. Także takie dokumenty, można powiedzieć, dosyć historyczne. Jest też sporo korespondencji takiej dotyczącej właśnie wymiany zdjęć, dokumentów dotyczących archiwów. Są negatywy dzieł Janiny Kłopockiej, autorki RODUA. To są takie stare diapozytywy, właściwie można powiedzieć. Są też medale, plakiety w brązie, które upamiętniają różne etapy obchodów. Mama zawsze dostawała te nie tylko z Opola, ale również z innych, ale wszystko związane tematycznie ze Związkiem Polaków w Niemczech. Jeśli chodzi o sam czas historyczny, te dokumenty będą sięgać rzeczywiście i wczesnych czasów, czy też już raczej czasów powojennych? One będą sięgać też wcześniejszych czasów, bo tam jest jednak sporo rzeczy, które ludzie nadsyłali, a dotyczą one przeszłości, więc na przykład zdjęcia, jakieś oryginalne zdjęcia z prośbą nawet o zwrot, o wykonanie kopii i o zwrot. Widzę, że niektóre to są rzeczywiście kopie, ale niektóre oryginały pozostały, widocznie może odeszli w międzyczasie, czy... To są dokumenty w dużej części historyczne, ale również i takie właśnie, zwłaszcza te dotyczące senatora Osmańczyka, to już są takie bardziej współczesne, bo sięgające czasów, kiedy jeszcze tutaj na różnych niwach się udzielał, prawda, jako poseł przede wszystkim ziemi opolskiej. I na koniec chciałem Pana zapytać, bo trudno, żeby nie, o Pana spojrzenie właśnie przez pryzmat mamy, przez pryzmat osób, które były z nią związane, na historię RODUA. Jak Pan
jaka jest Pana recepcja, odbiór tego, co się wydarzyło przez te lata i jaką rzeczywiście wagę należy przywiązywać do działania tej organizacji? Wagę trzeba przywiązywać niewątpliwie jak największą. Ja towarzyszyłem mamie w sposób taki dosyć bierny, bo w tych czasach, w latach 70., kiedy mama to archiwum tworzyła, pochłaniało ją to bardzo. Rzeczywiście to był taki, można powiedzieć, pełnoetatowa funkcja. W tych czasach nie interesowałem się, przyznaję to dzisiaj szczerze, tak dogłębnie tym, co za tym stoi, ale trudno było tego nie poczuć, że to są sprawy ważne i z czasem zacząłem tak troszeczkę bardziej podpytywać, co jest istotne, o czym chciałem powiedzieć. To jest ogromne zaangażowanie mojej mamy w to wszystko. Ona była rzeczywiście taką osobą, no, patriotką, bo jakkolwiek pochodziła z rodziny, która też miała część korzeni niemieckich, a jednak ona z całej tej czwórki rodzeństwa, to ona właśnie wybrała Polskę i za tą Polskę walczyła. I to wszystko gdzieś tam w kontekście naszych dzisiejszych wydarzeń umyka. Widać to też po obchodach tutaj w Opolu. Coraz mniej działaczy, coraz mniej osób starszych, które pamiętają te czasy. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby młodzi ludzie interesowali się tym. To jest miłość do ojczyzny. A które wydarzenia Pan szczególnie zapamiętał, właśnie związane z mamą, związane z ludźmi Rodła? Przecież był dom, tak jak Pan mówił, przecież był Dom Polski, przecież tutaj było mnóstwo takich miejsc i pewnie gdzieś od tych najmłodszych lat wokół ci ludzie Rodła się przewijali, prawda? Przewijali się zarówno w tych czasach wcześniejszych, jak i w tych czasach późniejszych. Takim przykładem mogą być Państwo Szopińscy z Domu Polskiego w Zakrzewie, gdzie jest część Izby Pamięci poświęcona jest mojej mamie. Kiedy odwiedzili w Szwajcarii naszą Polonię miejscową i tam zgadaliśmy się, że właściwie to my się znamy z opowiadań. I wtedy można było zaobserwować, jakim ogromnym szacunkiem i podziwem darzyli ci ludzie relatywnie młodzi, bo młodsi ode mnie na pewno, moją mamę i jej działalność. I bardzo się ucieszyli wtedy, że możemy się poznać. Od tego momentu kultywujemy tę znajomość i to są takie momenty, które rzeczywiście są wzruszające i jakby wtedy dostaje się jakby taką wiadomość zwrotną z zewnątrz właściwie. Co inni myślą o mojej matce? Może ja zbyt małą wagę przywiązałem, będąc młodyczekiem do tego, ale rzeczywiście pamiętam również, że wielokrotnie byłem świadkiem mamy dużego wzruszenia przy okazji różnych telefonów, przy okazji listów, które czytała, kiedy tam raz czy drugi uroniła jakąś łzę, że słowa wdzięczności, które zawierały te listy. Ja część tych listów widziałem teraz po latach i to docenianie i to uznanie, którym ją darzono, było rzeczywiście sprawiało ogromne wrażenie. A opowieści mamy o tych najtrudniejszych czasach i o tych początkach, też pewnie z opowiadań różnych. Myślę oczywiście o losach jeszcze przedwojennych, prawda? Co tu udało się Panu zapamiętać, przenieść do swojej historii? Dużo anegdot zostało właśnie w tamtych czasach, kiedy przecież mama, bo to jest oddzielna właściwie, jakby oddzielna historia, mianowicie mama przecież była harcerką. No i w tym harcerstwie się bardzo mocno udzielała i to było na terenie Niemiec, kiedy ich tam ci z Hitlerjugend tłukli przy każdej okazji. Wtedy nauczyła się mama jiu-jitsu. To był właśnie ten moment, kiedy postanowiła pójść na kurs samoobrony i to poskutkowało różnymi sytuacjami, o których nam opowiadała. I tego typu rzeczy na pewno zostawały w pamięci. Opowiadała też, że po prostu no, było ciężko. Myśmy nie potrafili, my młodzi ludzie nie potrafiliśmy takich rzeczy zrozumieć. Że jak to naprawdę wyglądało, że żyło się w strachu, że później w czasie wojny była w obozie koncentracyjnym, prawda, że dzięki również działaczom Związku Polaków w Niemczech udało ją się z Ravensbrück wyciągnąć w ogóle, co nie każdemu się udawało. To są takie wspomnienia, które każą po prostu każą o tym pamiętać. Moja mama jest dla mnie największym autorytetem właściwie i to towarzyszy mi przez całe życie. I nie wyobrażam sobie, żebym nawet grzebiąc w tych papierach teraz miał zaniechać tego, żeby dokładnie tu wszystko przyjść, bo tego by moja mama chciała, bo zawsze mówiła, synku, zachowuj się tak, jakbym na ciebie patrzyła. Dlatego trzeba było to zrobić między innymi.